tej czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy, w której Górnik Zabrze zremisował 0-0 z Lechem Poznań. Wraz z nami trener Lecha, Mariusz Rurman. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Na początku poproszę o pomysł do komentarz. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren, gdzie zespół gospodarzy wygrał 6 meczów, tak, z rzędu? Tak. 6 meczów z rzędu i wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy. Łatwy mecz dla nas. Dużo rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób ustrzec się sytuacji, w których przeciwnik będzie rzucał nam za plecy i wykorzystywał to, co wykorzystał z Jagiellonią. Myślę, że ten moment dobrze funkcjonował. Udało nam się wyłączyć te podania w większości, kontrolować je. Natomiast zdecydowanie za mało stworzyliśmy sobie sytuacji w tym meczu. Bo tej sytuacji, gdzie Filip uderzył w słupek, to jest naprawdę zdecydowanie za mało, żeby wygrać mecz i tutaj my jako zespół musimy zdecydowanie więcej tych sytuacji kreować. Byliśmy trochę niecierpliwi w budowaniu. Zbyt często tym dłuższym podaniem staliśmy się to otworzyć, ale myślę, że jeżeli chodzi o takie cechy wolucjonalne, poza tym, że popełniamy jeszcze dużo błędów takich technicznych, niewymuszonych, szczególnie w kontrataku, to na pewno zespół wolicjonalnie zagrał lepiej niż ostatnio. Dziękuję. Dziękuję i proszę o zadanie pytań. Na sali jest mikrofon, przypomina też, że proszę o przedstawienie się. Tak, proszę. Dobry wieczór, Dawid Reszek, Portal Igor. Chciałem zapytać o słabszą formę skrzydłowych Lecha w ostatnich meczach, którą obserwujemy właściwie od początku rundy. Z czego ona wynika i czy widzi trener perspektywę na poprawę tej sytuacji? No, chciałbym sam wiedzieć, z czego ona wynika, bo oni naprawdę w treningu wyglądają nieźle. I tak jak pan słusznie zauważył, no, myślę, że zdecydowanie stać nas na lepszą grę na skrzydłach. Jeszcze drugie pytanie. Lech w tej rundzie dokonuje stosunkowo małą liczbę zmian względem na przykład innych drużyn ekstraklasowych. Czy główną przyczyną jest wąska kadra, czy może jakieś inne przesłanki? Tak naprawdę dzisiaj ten mecz, był taki moment w drugiej połowie, w którym myślałem o zmianie ofensywnej, natomiast tej zmiany ofensywnej na ławce nie było i wiecie państwo, no, to nie chodzi o tą małą liczebną kadrę. No, jest taka kadra, którą musi sobie z tym poradzić. I natomiast dzisiaj każda zmiana, którą w większości bym wprowadził, bo oczywiście był Norbert Pacławski i był Balu na ławce, to myślę, że reszta to były zmiany defensywne. Chcieliśmy ten mecz wygrać, my przyjechaliśmy tu wygrać. Proszę, Rafał. Rafał Musiał z Dziennika Zwrotnego do Wymiaru. Chciałem zapytać pani trenerze o to, że tak długo na pana czekaliśmy. Czy mieliście sobie tak dużo do powiedzenia w toku? Nie, ja też muszę myśli zebrać, słuchajcie, bo to nie jest tak, że się przychodzi tutaj i od razu się jest gotowym na konferencję, więc to naprawdę taki dosyć duży ostatni rollercoaster, więc tylko dlatego, żebym ja zebrał myśli i potrafił złożyć kilka zdań po polsku. Nie w nerwach, tylko tak spokojniej. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Kowal Dunak, Ibis Poznań.pl. Panie trenerze, dzisiaj wybiło 450 minut, to jest 7,5 godziny bez strzelonego gola przez państwa zespół, przez pana zespół. Jak pan to skomentuje, jaki ma pan pomysł, żeby tej sytuacji zaradzić? Bo to jest najdłuższa taka seria od sezonu 2015-2016. Komentarz do tego, co pan powiedział, jest taki, że tak nie może być, musimy to zmienić. Jak chcę to zaradzić, to musimy, w ten sposób możemy tylko wykonywać pewną pracę na treningu i nie chcę powiedzieć, że będziemy dużo strzelać na treningu, bo to nie o to chodzi, my też tych sytuacji nie kreujemy, więc musimy po prostu na ten aspekt położyć większy nacisk. Powiedział pan, że musi to zmienić, ale jak ma pan konkretny powód? A co pan oczekuje, że pan przyniesie tablicę, to pan narysuje ćwiczenia. No. No pomysł jest taki, jak. Co trzeba zmienić? Pomysł, tak jak powiedziałem. Personalnie, no to proszę, niech pan mi powie, na kogo. Ale ja się pytam. Czy to jest kwestia personalna? Nie, to nie jest kwestia personalna. Jaka jest kwestia tej niedyspozycji? Od 9 lat najgorsza seria bez strzelonego gołu. Pan, no tutaj, jak panu powiedziałem, no trzeba trenować. Ale najwyraźniej może coś jest nie tak. No jest coś, nie? No być może jest, nie zapraszam na treningi. Trenujemy o 11 codziennie. Obiecuję, że będzie pan na wszystkich treningach i pan mi powie, czy coś jest nie tak. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo za udział w pierwszej części konferencji. Przyjeżdża pan do nas na treningi? Jak jest coś nie tak? No bo pan stawia tezę, że coś jest nie tak. Pan powiedział, najwyraźniej jest coś nie tak. A
Ale to nie jestem trenerem, się pana pyta. Co jest... No ale pan powiedział najwyraźniej, no to chyba... No bo widzę, co się dzieje na boisku i to widać, że coś jest nie tak. To nie trzeba być wielkim prorokiem. Prorokiem, no dobrze. No przepraszam, że się uniosłem, bo nie lubię takich dyskusji. Za chwilę druga część z trenerem Janem Urbanem.